Wrażenie niesamowite. Mi się podobało w ilości tych wszystkich dzieł arcych. Podobało mi się, że z prywatnych kolekcji było dużo, dużo rzeczy i tak każdego artysty było widać na pierwszy rzut oka, że to właśnie był ten artysta. No nie. Na co dzień jestem mieszkanką Wrocławia, ale rzadko chodzę po muzeach. Dopiero właśnie moja siostra, która przyjechała do mnie z wizytą, wyciągnęła mnie do muzeum i tu miałyśmy okazję zobaczyć zarówno obrazy, jak i ceramikę czy rzeźbę znanych twórców. Największe wrażenie zrobiło na mnie 11 iteracji byka zrobionych przez Pabla Picassa, pewnie wszyscy to mówią, tak? Tak, 11 iteracji byka Picassa. Chyba trochę zrozumiałem, o co mu chodziło, na ile oczywiście ktoś taki jak ja może zrozumieć Picassa. Dzisiaj kupiłam sobie ołówek i ciągle będę rysować byka i lubię, jak się bawili bykiem i chcieli go bawić się bykiem. Love the exhibition because it starts with a very detailed Goya and going back to the Moors when the tauromachia commenced, and then moving on to softly to the early drawings of Picasso and then to the more surrealistic Dali. Ja, jak jadę do domu, to widzę reklamę tej wystawy za każdym razem. Jadę tramwajem. Jesteśmy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, które od kilku dni gości tutaj niezwykłą wystawę. Wystawę Pablo Picasso, Salvador Dali, Francisco Goya, Tauromachia, Warta Byków. Jest to wystawa, na której można zobaczyć kilkaset, ponad 300 prac, przede wszystkim grafik, rysunków, sztychów, które wyszły z warsztatu tych trzech wielkich światowych artystów. 60% prac, które pokazujemy na tej wystawie, to są prace na co dzień schowane przed publicznością, w prywatnych mieszkaniach, w prywatnych domach, więc tym bardziej jest to wyjątkowa okazja i chyba jedyna w tym momencie w Europie, aby tutaj móc je podziwiać. Cielo.